Jojo, od dupka. Dzisiaj nagram smutnego. Smutną relację ze swojego auta. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, zatkało mnie, bo będąc dzisiaj na treningu dowiedziałem się, że chłopak, którego znam, który chyba od początku tam pracował na siłowni w Arkadii, ale tam zmieniały się nazwy i go pamiętam od zawsze. Wiecie co? Tak jak mi można zarzucić dużo, że jestem taki, owaki, sraki, to był taki chłopaczek. Dlaczego mnie był? Bo się dowiedziałem właśnie, że nie żyje. To był taki, który zawsze się uśmiechał, zawsze był pozytywny, nic nie można było się do niego dojebać. Nawet jak nie chodziłem tam na treningi, to z daleka krzyczał cześć, jak mnie widział. I się dowiedziałem, że po prostu biegł, przygotowywał się do maratonu chyba, albo półmaratonu, nie wiem, ja się na tym nie znam. Ale biegł i prawdopodobnie kamery to zarejestrowały, że się złapał za serce, przewrócił się i nie żyje. Jasny chuj, tak powiem. Powiem wam, jak ja o tym się dowiedziałem, taki czeski film mi się wjebał, nie? On miał 30 chyba 3 lata. Ja jestem dużo starszy od niego. I teraz pomyślcie sobie, co musi przeżywać jego rodzina, jego najbliżsi, nie? Kurwa, to się w pale nie mieści. Dlaczego to nagrywam? Z jednej strony jest mi kurwa jakoś tak przykro, dlatego sobie to nagrywam, a z drugiej strony pomyślcie sobie o najbliższych osobach teraz. Jakie słowa ostatnie do nich padły? Jaki gest do nich był? Bo to możecie stracić zawsze. Więc ja staram się zawsze być do ludzi tak, że jak się z nimi żegnam, to zawsze te słowa na koniec są miłe, żeby jak na wszelki wypadek się to stało, żeby później kurwa nie mieć jakichś wyrzutów sumienia, żeby sobie nie gadać jakichś chorych akcji albo sobie wkręcać, że to przez ciebie coś. Ja wam powiem, że w 2000 roku zginąłbym w wypadku samochodowym, wysiadłem wcześniej i dopiero później zauważyłem, że kumpel, który wtedy pojechał i zginął, zawsze trąbił na pożegnanie, wtedy nie zatrąbił. Ja zawsze z nim jeździłem, wtedy akurat nie pojechałem, nie wiem, jakieś jebane przeczucie, poszukać przeznaczenie, nie wiem, ale później się zastanawiałem, co ja mu na koniec powiedziałem, nie? Jakie były ostatnie słowa? Więc pamiętajcie, nie jesteśmy kurwa z kamienia, jesteśmy, rodzimy się, umieramy, no. Tylko teraz ważne, jak przeżyjemy to życie, jak będziemy do innych. Ja jestem, jaki jestem. Ktoś powie, że jestem popierdolony. Ktoś powie taki, sraki, owaki, ale jestem prawdziwy. Pozdro w takim razie. No, jo.